Hej, cześć, witajcie, jestem DollarPlay i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dawno mnie tu nie było. kiedy jak pewnie montuję ten film, to pewnie już są grubo ponad 2 tygodnie, może nawet 3. No pewnie, bo to jest film ze Stonebloka. Czyli ma pewnie ponad godzinę. Ja ogólnie przepraszam, jeżeli film będzie się zacinał, bo nie wiem czemu, ale OBS zaczyna mi gubić klatki co jakiś czas. Nagrywam w 60 i co chwilę one spadają tak do 50, więc jeżeli będą lagi na tym filmie, przepraszam. Nie wiem czemu. OBS gubi klatki. I tak, zmieniło się tutaj trochę od poprzedniego odcinka i live streama. Albo nawet poprzedniego. To jest taki pokoik. Tu jest nest na kutaki. Tu są skrzynki. Tu są na te rzeczy powrzucane. Mam dwa kutaki. Mam Soul Sand i Nether Quartz. Mam Chicken Catchera, mam taką książkę, która otwiera Wikipedię, w ogóle to jest bardzo fajne, patrzcie. I teraz jak na to kliknę sobie, kliknę na ten blok, to otworzy mi Wikipedię z tym przedmiotem. Widzę, że jak lat zaczyna, znaczy, migujcie obraz. Super. Trochę Windowsa i jego antywirusa, który odpala się z tego. O, jest spali. No, więc tak. Także miałem wcześniej nagrane taki ala odcinek, można powiedzieć. Miałem nagrane tam ponad 2 godziny materiału, w którym zrobiłem to, co teraz jest. Czyli to i te kurczaki pozdobywałem. No, chyba nawet coś z systemem tutaj porobiłem, albo nie. Ale no, zdobyłem też tą lepszą zbroję. Zrobiłem slime bootsy. Slime bootsy to jest pokczam rzecz. O, tu zrobimy też mechanizm, który mi cały czas otwiera tego baga, z którego jest szansa, żeby wypadł nam Nether Star. I także, kiedy wejdziemy sobie do Netheru, więc musicie tutaj... A i także to też jest bardzo ważne powiedzenie. Zdobyłem portal Charma gdzieś tam, więc dzięki temu instant przenoszę się przez miar. Się wchodzę w portal, od razu mnie teleportuję. Dobra, musimy poczekać, aż się załaduje. Widzicie, tutaj mam już parę waypointów. I tam jest portal na górze. Bo... I tu jest death point. Z tego powodu, że... O nie. Świat jest zlagowany. Ono. Ono. It's bad. A, no właśnie, slime bootsy. To jest też bardzo fajna rzecz. Nie wiem, czy tego chciałem powiedzieć. Dzięki slime bootsom nie dostajemy full damage'a oraz możemy backhopować. Więc to jest bardzo fajna rzecz. I czemu tu jest death point? Właśnie idziemy tutaj na górę do portalu i on jest zgaszony, jak widzicie. Jest ogień, tam są jakieś deski netherowe postawione. A to właśnie dlatego, że kiedy wbiłem... O, właśnie slime bootsy zadziałały z tym ich backhopem dzikim. To deski, ze względu na to, że są netherowe, to się nie zapalają i... No i tak wyszło, że nie zapaliło mi portalu. Ze względu na to, że nie zrobiłem mi portalu, musiałem się zabić. A przecież musiałem się zabić. Mamy nowy portal, więc no. Możemy sobie tak właśnie zaskoczyć. Tam mamy fortecę też, znalazłem. Więc myślę, że tam też może pójść. Przemieszczanie się będzie bardzo szybkie ze względu na te budki właśnie, jak widzicie. Bo na nich nabieramy zdecydowanie większą prędkość, niż jakbyśmy normalnie chodzili. Więc one są bardzo fajną rzeczą. Mamy też troszeczkę do tych karotek, które też sobie możemy jeść teraz. Więc znaczy nie jest dużo, tak? Ale karotki. Ale. Wracamy. Na razie do fortecy jeszcze nie idziemy. Przynajmniej chyba w tym odcinku. Choć potrzebujemy tam pójść, żeby zrobić postęp, więc... Według questloga oczywiście, nie? Gdzie mam w ogóle tego questloga? Tu, pod tym. Questy, no to idziemy, questline. I tak. Potrzebujemy tutaj Wither Skulla.
Tutaj też potrzebujemy tych przedmiotów, których też jest potrzebne. Co? Ogólnie też gdzieś to tutaj mam. Chyba. O! To. Drop of Evil to jest. To jest złoto. Bo. Tylko najpierw musimy ulepszyć naszą farmę. Ze względu na to, że Drop of Evil możemy zatruć trawę. I powoduje to, że tu się będzie rozpiło od cholery mobów. Tylko te wiatraki są właśnie naszym problemem, więc musielibyśmy to wymienić na coś lepszego. Na jakieś lepsze wiatraki, które już wcześniej miałem tego szukane. To są te. Wymagają redstone repeaterów, do których potrzebujemy dużo redstone'a. Redstone'a mamy niestety tylko właśnie 12, a redstone'a możemy zdobywać także za pomocą kurczaków, tak? Więc, nie, to nie było U, to chyba było RO. Tak, możemy to z siwa. Na Iron Mesh musimy dust przesiewać. Bądź możemy go dropić z lootbagów. Albo możemy właśnie go z kurczaka. Redstone chickena możemy zdobyć, spróbować. Tylko też mam jakieś tam scrapbox też jest, ale nie wiem jak dostać scrapboxy. Też można jakiś farming zwykły, ale redstone chickena, jeżeli byśmy chcieli, musimy mieć red chickena. Musimy mieć sand chickena. Na red chickena to jest po prostu red chicken egg. Czyli potrzebujemy jajka i otoczyć to jakimś czerwonym dobra, mam. Tak, one składają jajka. Czyli je możemy sobie teraz wrzucić do roasta jednego. Znaczy, to nie jest roast, to jest nest. O. Czy to jest nest, czy roast? Nie wiem. W końcu. Nest. Tak, dobra. Tylko także przydałoby się nam, żeby zrobić im jakiś pokój specjalny, bo nie chciałbym mieć tego tutaj, tak myślę, bo tu jest taki chyba pokój operacyjny będzie bardziej. Farmę na pewno gdzieś przestawimy niżej, ale na razie farma jest tutaj, bo w ogóle to gdzieś zautomatyzujemy, bo pewnie się da jakąś maszyną. So możemy zrobić, tutaj bym też gdzieś zrobił automatyczne, znaczy tutaj myślę, że bym zrobił także automatyczne ogarnianie tego, czemu ja tak wolno uderzam? Czemu to tak dziwnie uderza? To normalnie, a to wolno, okej. Okay. Never mind. Może ma jakiś dziki atak speed. No nie wiem, czy mam takie wolne tam, dobra. Więc ja myślę, że zrobimy sobie przejście gdzieś. Ty zrobimy sobie przejście, o. Tu. Tylko. O. F7 od razu, żeby widzieć, gdzie mogą się spawnować potwory. Przejście, tam będzie dalej taka ta strefa. O. No i dobra. So. Powiększamy ten pokój. Dzięki, no i hammer poszedł się rąbać. Zrobię sobie kolejny. Jakiś taki, który ma też w miarę dużo wytrzymałość, by nam się przydał diamentowy. Czyżby? Nie wiem, czy nas stać na diamentowy, bo to jest aż 5 diamentów. Stać nas. Czy do czegoś nam będą potrzebne aktualnie diamenty? Czyli nie to, tylko U, O. Tak, myślę, że na razie chyba nam diamenty do niczego nie będą potrzebne.
poza jakąś elektroniką, której na razie nie mamy, więc na razie możemy zrobić sobie ten hammer. Najwyżej później będę tego żałował i będę farmił godzinami. He. No cóż. A w ogóle widzowie, nie wiem, czy mówiłem na początku odcinka, ale ostatnio wbiliśmy, no nie tak ostatnio, ale wbiliśmy 500 subskrypcji, a moje gardło też siada, za dużo nie mówiłem na to wynika, a cóż, częściej trzeba nagrywać. To dawno wbiliśmy te 500 subskrypcji. No i ja mówiłem, że zrobię Q&A, ale dalej nie mam pytań, tak, więc... dejcie pytania, widzowie. Please. To będzie git, to będzie tego. To będzie Q&A. O, dobra. Włóżmy to jest... AnimalNet, a, dobra. Potrzebuję AnimalNet jeszcze. Żeby tam wstawić, ok. 3 stringi, 3 patyki. To były patyki, raz, dwa, trzy. Tylko koble, jeszcze tutaj wywalę. Żeby wolić ku, to mogę też w sumie. I serwo też. Girta też, bo też nam się aktualnie nie przyda. Ale taki działa. Patrzcie, widzicie to? I tutaj mamy, tu jest git, to już nie jest git, mamy przesyt itemów, jak widać. Więc no, trzeba im powiększyć tę skrzynkę. Także to też jest ważna rzecz do zrobienia. Okej, okay. To miałem jeszcze pajęczyny wziąć. Bo to są pajęczyny. Jeszcze no. Dobra. Skoro to już mamy, coś takiego. O. Tak, dobra. Dziękuję. Weźmy tam sol sądowego, włóżmy. Chodź tu. O, dobra. Teraz. Okej, okay, teraz musimy czekać, aż on nam da przedmioty. Kolejnego. Agnest, dobra, potrzebujemy Haybale. Czyli potrzebujemy zboża. Możemy też sobie tam wziąć teoretycznie kości, powysadać zboże, jeżeli nie mamy starczająco, ale chyba mamy, bo nam mało ludko brakuje. Nie, mamy. Dobra. Tu jest potrzebne deski. Dajemy go do drugiego. Robimy go
tu, tutaj go wsadzamy. Dobra, aktualnie teraz dzięki to nam się zbiera kwarc i solsa. Więc no, przydało nam się by też do rozmnażania zrobić. One są z moda roast, czyli małpa. Roast. Chicken breeder. To jest do rozmnażania ich, tak? Tak, breeding chicken. Znaczy, seedsy takiego roast też moglibyśmy ogarnąć. Nie wiem, czy on się różni od takiego, mówiąc szczerze. Więc no, na razie zostaniemy przy tych. I ten nam już zacznie zbierać jajka, więc to jest bardzo fajne. Więc aktualnie musimy czekać. Ogólnie jest zegarek, który przyspiesza wszystko, więc tylko nie wiem, jak on się nazywa. O, jest. No. Tylko czarna materia nam jest potrzebna do zrobienia jego. Glowstone tam żaden problem, co ją to też. Zegarek, no czarna materia i to jest jedyny problem. Czy moglibyśmy mieć problem, właśnie. Block of Diamond i Etheric Fuel. No właśnie, co jest. To jest Project Emote w ogóle. No. Nie, to trochę by to nam zajęło. Dobra. W międzyczasie moglibyśmy w ogóle spróbować zająć się energią naszą pierwszą, bo ja gdzieś tutaj miałem jakiś przedmiot, który wymagał energii, albo gdzieś tam go miałem. O, autohammer na przykład, tak. Więc wymagał od nas energii, tak? Więc kiedy wejdziemy sobie w naszego quest loga, idziemy sobie Power of Generation, znaczy Power Generators, Power Generators, o. To mamy różne te generatory i je można nagrzewać różnymi rzeczami, znaczy one różnymi rzeczami mogą generować nam prąd. I Survival Generator, Furnace Fuel, czyli możemy tam udawać zwykły węgiel, tak? I będzie nam to przepalało. Albo nawet drewno. Będzie zrobił nam z tego RF-y. Solid Furnace Fuel. Solid, nie wiem, nie wiem, czy to się różni. Tak za bardzo. Chyba bloki może bardziej o to chodzi. O, to jest, że z jedzenia nie mamy tyle jedzenia na razie, tak myślę. Z lawy. Lawy tutaj można by było bardzo fajnie, bo mamy tam cały czas lawę generującą się. Więc to nie byłoby takie głupie. Tylko machine block potrzebujemy i to też wymaga niestety od nas bardzo dużo redstone'a. I to jest właśnie problem. Czy wymagane jest bardzo dużo redstone'a, a z redstone'a jeszcze tyle nie mamy. Więc no. Coś jeszcze moglibyśmy spojrzeć, żeby zdobyć się redstone. No, poza tymi kurczakami aktualnie nie widzę, tak? Więc. Dobra, na razie musimy czekać. No też przydałoby się zdobyć. Nie dało się, dobra. To ty daj chociaż. Przydałoby się zdobyć nam jakoś tutaj gras, tak? Więc. Gras blok. Zobaczmy, czy mamy jakiś. Right click vanilla chicken with grass block. Okay. Albo scrap box, możemy tylko scrap trzeba mieć, a scrapa nie mamy. Recycler. Dobra. Ty słyszałem, że coś, nie? Żaden z was? Nothing? A, oh, a Nether Quartz Chicken Egg. Jeżeli oni mają składać swoje jajka, to tak nie za bardzo mi się to podoba, mówiąc szczerze. Ale dobra, bądźmy dobrej myśli, że dostaniemy zwykłe jajka.
bo jak będziemy tutaj egg, to właśnie każdy ma te swoje jajka. Jego tam jajko, jak się nazywało? Nether Quartz Chicken Egg. Nie ma takiego jajka, ale skam. To jest chyba czerwone, Red Chicken Egg. Choć nie wiem. Hatchery to jest smog. Zobaczmy. Okej, czyli to jest przedmiot taki... Taki no. Dobra, czyli z tym nic nie zrobimy. Tak, czyli to jest no jajko dostosowujące się do kurczaka konkretnego. W taki sposób nie zdobędziemy chyba jajek. Ale tu mam jajka, na szczęście. Dobra. To dobrego, że nam jajka dopnęły. Dobra, to tak. Potrzebujemy graz zdobyć. To jest właśnie problem. Mówię, że mączka kostna na to zadziałała. Możemy spłać w sumie, no nam nie zaszkodzi, tak? Cztery kości, zróbmy sobie mączkę kostną. No nie. Zadziała. Dobra. Trudno się mówi. Nic z tym nie zrobimy aktualnie. Jeden co możemy zrobić jeszcze z tym, to ja tak myślę, że możemy spróbować. Generatorów nie zrobimy, niestety. To jest jeszcze dla nas za dużo. Choć tego możemy zrobić, spróbować generator. Ten jeden możemy zrobić, ten jest jeszcze w miarę tani. Tylko dwa redstone on zbierze. Jeden iron. 5 kobla. Ale bym zapomniał, jeszcze 5 mam potrzebne. Czyli 8 tego jeszcze generator. I mamy ukończony quest. Hej, jesteśmy po cięciu. Było dla was krótkie, dla mnie długie cięcie. Był ponad dzień cięcia. Tak w zasadzie chyba. I tak, nie pamiętam na czym skończyliśmy, ale wiem co musimy zrobić. Więc tak, musimy ogarnąć trawę dla nas. To byłoby bardzo fajnym zadaniem do ogarnięcia. Tutaj też przydałoby się moim zdaniem ogarnąć Magmatic Generator, no bo on tak w zasadzie będzie zużywał naszą lawę, której mamy tutaj od cholery, bo możemy ją robić tutaj w nieskończoność ze względu na nasz zapas, tak? Jakby tak, o, wrzucamy to, oddajemy to, zniszczymy, a na szybko przesiejemy, skoro już to mam. Zrobimy ten magmatic, myślę. Potrzebujemy tylko, problem jest taki, że potrzebujemy jednego żelaznego wiaderka, co jest trochę sadgę, bo musimy zbudować aż 3 żelaza. I nie mamy wystarczającej liczby złota w ogóle. Więc z goldem możemy mieć problem. Okej, musimy przesiewać piasek, żeby dostawać golda. Okej, dobra. Ja się tym szybciutko zajmę. To
to jeszcze zrobimy sobie wiadro z lawą. Bo nigdzie indziej golda nie mamy, nie? No, nie mamy. Dobra, ja się tym szybciutko zajmę i zacznę. Mamy golda. To się to podnieśmy. I odłóżmy. I opróżnimy nasze inwentory, to też by się przydało. Więc tak. Idźmy tutaj. To zostaw, to wywalamy, to wywalamy, to wywalamy, to na razie też wywalamy, to też. Chyba to możemy sobie zostawić, bo to myślę, nam się przydać. Hamery zostawmy, bo one będą nam potrzebne. To też zostawiam, to też. To item dachty też możemy wywalić. Rowy też zostawiamy, to na razie też zostawiamy. Dobra. W ogóle to już jest... A, dobra, to jest pełne, to też jest pełne, bo to nic actually teraz nie robi. Bo jakbyśmy dali mu kobla stack, tutaj mamy stack kobla jakiś na pewno, to... To za szybko nie podziała, no. Czy za długo nie podziała, o. Bo nie może tutaj wrzucać speedu, niestety, nie wiem czemu. Co jest głupie, bo weźmiemy sobie te właśnie speedy, nie wiem czemu to w ogóle właśnie. Serwo tylko... Gdzie mam tego speeda? To jest. Wrzucamy, to nam wyrzuca, nawet jeżeli damy po jednym, spróbujemy. Więc to jest głupie. No, nie. To zbieramy, to zbieramy. Go zabieramy. Idziemy do craftingu. Dajmy to tu, dajmy to tu. Generator, dwa redstone jeszcze. Jest dwa. Hop i hop. Czemu? Furnace generator, furnace. To mamy co? A, survival, dobra. Potrzebujemy jeszcze furnace generator. Dobra, to zbieramy. Tak, robimy piec. Jeszcze 2 i 5 redstone'a, czyli żelaza i machine casing, coś takiego tam było. Tak, machine block, jeszcze kolejne 4. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Tak, 4. Dobra, tutaj jeszcze dam więcej. I jedna skrzynka, czyli 8 tego. Dobra. I tak, robimy to, robimy tak i robimy tak. Mamy tego aż 4, czyli mamy na przyszłość. Robimy tak, o, i robimy tak. Dobra, mamy też advancement dzięki temu i tutaj, o, to też nie działa. Speed upgrade'ami. Dlaczego? Może to nie do tego pasują te upgrade. Dobra, i tutaj teraz weźmiemy sobie wiaderko z lawą. Czyli musimy zrobić kolejne wiaderko. A nie, zostało nam tutaj wiaderko, no dobrze. Dojdziemy tu i możemy to wlewać, jak widzicie. So, jest to bardzo useful rzecz, czyli... O, dzięki, że zjadłem marchewkę, kiedy nie klikałem. No. Mamy z tego prąd. Mogliśmy spróbować to przenieść, żeby automatycznie nam to robiło.
żeśmy mieli tutaj Infinity. I patrzcie, jak to teraz zasuwa, nie? Bo lawa jest bardzo, bardzo użyteczna. Lawa daje bardzo dużo. I patrzcie. To jest... Magma Generator to jest złoty. Po prostu. Więc... robimy tak. Bierzemy nowy Cobble Generator. Nie, czy on nie jest za drogi, raczej za drogi to nie jest. Tylko potrzebujemy lawy, czy musimy tutaj zaczekać, zaraz nam tutaj się lawa zrobi. Potrzebujemy jeszcze jedno wiaderko, tak w zasadzie, więc zróbmy je od razu. Do jednego bierzemy wodę, do jednego zaraz weźmiemy lawę. Potrzebujemy jedno szkło. Tu mamy w ogóle wiaderko, dobrze wiedzieć. Nie widzę szkła, żebyśmy nie mieli szkła. Nie mamy szkła. No dobra. Zaraz będziemy mieli. Dobra, mamy szkło. Co jeszcze? Tak, mamy już szkło. Mamy tego lawa bucketa, mamy lawa bucketa, tutaj to, tutaj to, tutaj 6 tego, hop, hop, mamy, mamy cobble generator, bierzemy hopper, można go podnieść jakoś, czy nie, bo jakoś tu jest modny na podnoszenie. Czekajcie, dajcie mi chwilę, zobaczę, czy ja je widzę. Żeby było coś do podnoszenia, no to musimy to wziąć sami. I tak. Zróbmy to tak. Wyjmujemy to, tylko poczekam, aż to się skończy. Dobra, nie wiem, czy jak go zbierzemy, to będziemy mieli wszystko, co on tam miał w sobie. Trudno się mówi, najwyżej. Dobra, mamy to. I robimy to tak, że to na razie kładziemy tutaj. Zaraz będziemy potrzebowali pipe. Jeszcze jakiś fluid, o, coś takiego, koper. Potrzebujemy kopru i szkła. Tylko czy mamy koper? Mamy koper. To jest nowy ten piasek. Dobra, mamy to. Szkło. Hop, hop, mamy tutaj dakty. Bruh, look at this dude. Wait till you see the... No, 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 no. Oh, look at the top of his head. Weźmy to, co możemy. Tego już nie zbiorę. Niestety. Dobra. To zbieramy. To zbieramy. Jeszcze Flinten Steel by się przydał. Nie wiem, gdzie mam. Ja tutaj gdzieś. Dobra.
czyli tak. Tu dajemy to. Tu robimy tak. Robimy tak. Tu jeszcze tak i coś robimy. Dajemy tu to, robimy tak. Wstajemy tu blok. Tu dajemy to. Tu dajemy to. To podnosimy. Tutaj to musimy przenieść, tak w zasadzie. Dajemy to. I dajemy to. I tu będzie potrzebne nam serwo, pewnie. So... No i dobra. No i nam to teraz wypompowuje. Tutaj nam... Pompuję lawę. No i mamy. Coś jeszcze możemy dać. To jest EX. Małpa EX. Już na to wyskoczy. Pewnie compressed hamery możemy tam dać, bo zwykłych hamerów tam nie możemy wsadzić, to wiem. To zapewne, jak zrobimy sobie 9 takich żelaznych, mamy tutaj 3 jeszcze, więc sześć musimy zrobić. Tutaj nie, też nie. No dobra. Nie wiem, czy on się różni. Mówiąc szczerze. A. Do skompresowanych bloków. No dobra. Możemy je kompresować, tak. No dobra. To nic z tym modkiem nie zrobimy. Teraz już. Stanie z nami. niestety. No, jak ktoś wie, to możecie w komentarzach mówić, bo nie wiem. Bo może zużyty nie pasuje, ale... To... No próbowaliśmy z niezużytymi, więc... no nie wiem. Dobra. Walmy teraz na niepotrzebne rzeczy. I tak, myślę, że możliwe, że w następnym odcinku zajmiemy się już zautomatyzowaniem tego wszystkiego, żeby nam to się samo przesiewało, samo się też rozbijało. Nie przydałoby się tak tutaj dogarnąć, nie wiem sobie, jak je zrobić, trudno. Jeszcze dałoby nam się tutaj ogarnąć lepsze crucible, to awaken dragonie bloka na pewno ogarniemy. Ale super hitting element, zobaczmy, czy to jest jakieś. Mówiąc szczerze, nie jest to takie drogie. Steel casing, osium, steel. Osium i steel może być problem, no i też z redstone'em. Mamy silver, mamy osium. Mamy steel. Nie mamy. No właśnie, nie mamy. Nie idzie, w ogóle włożyłem poprzednie. Czy ja odebrałem, bo tak odebrałem tę skrzyneczkę i nie gdzie ją włożyłem. Dobra, powalajmy te rzeczy.
No dobra, zobaczmy też jak kutaków idzie naszych. Soul Sand, Nether Quartz. Czemu oni się powymieniali tym wszystkim? Bruch. Czy one działają jak hopery, więc. Dobra. Też ze względu na to, że mamy już prąd. To właśnie w następnym odcinku myślę, że się zajmiemy właśnie, tak jak mówiłem, tym automatyzacją tego wszystkiego. To by było chyba najmądrzejsze na moje rozwiązanie. Więc no. I też przydałoby się powoli zacząć robić storage jakiś. Też tak myślę, więc tutaj wejdziemy w storage. To mamy, myślę, że w ten pójdziemy, bo on ma wireless tego, a nie wiem jak z tym jest z tym modem. Nie wiem, czy on też nie jest droższy. Tu jest kryształ potrzebny i żelazo. Tu jest co? Jest potrzebny silikon, którego nie mamy, i raw procesor. Tu jest też znacznie więcej innych rzeczy, to już potrzebuję. To jest dlaczego potrzebuję to kontroler, procesor, disk drive'a, crafting grid'a, tutaj jest manager, to jest crafter, to tam jest niepotrzebny, no i teoretycznie tutaj lecimy ze wszystkim, tak, więc no więc ja myślę, że to by było na tyle w tym odcinku, ja pewnie nagram sobie potem kolejny, więc pewnie będzie jakaś może jakieś mini 3 mini ten, jak to się zwało, mini ten, no wiecie, maraton, o, to nie byłby głupi pomysł. Ło, Ender, o, to fajne takie, no. Dobra, przydałoby się to opróżnić i, o, mamy redstone tutaj w ogóle, pokczamp. No, też pewnie poza odcinkiem zaraz, jak sobie tego, to ogarnę sobie to tutaj miejsce, bo ojoj, kończy nam się miejsce, więc to było na tyle na tym odcinku, dzięki za oglądanie, do następnego, pa!